Marzeniem wielu osób jest występować na takich wielkich scenach jak ta scena za mną, ale co trzeba zrobić, żeby z uczestnika konferencji stać się prelegentem tej konferencji? Nic prostszego, wystarczy przez 20 lat. Żartuję. Wystarczy określić sobie, że to jest twoim celem, że chcesz pewnego dnia występować na scenie. W moim przypadku to wyglądało w ten sposób, że byłem po raz pierwszy w takich dużych konferencjach w Londynie, zobaczyłem wielkich mówców, wielkich speakerów i pomyślałem, że też tak chcę. I włączyłem sobie plan, wizję, a do tego dołożyłem jeszcze cierpliwość. No i kilkanaście lat później jesteśmy na konferencji, gdzie jestem na budynku, jestem na flagach i miałem swój występ na tej wielkiej konferencji. I to jest podejście, które jest bardzo niepopularne, bo ono zakłada cierpliwość, czyli długi okres czasu realizacji tego celu i marzenia. Ale co w tych latach powinno się dziać? Wykonałem setki, jeśli nie tysiące występów, które nie miały publiczności na żywo, takiej dużej, ale miały publiczność internetową. Wykonałem webinary, live, mikroporcje kontentu właśnie po to, że wychodzę na scenę, mówię moje wystąpienie, ludziom to się podoba, nie podoba, rezonuje to z nimi, biją brawo, gratulują i później przychodzą zadawać dodatkowe pytania. A to wszystko wynika stąd, że zrobiłem te setki prób w internecie wcześniej. Temu właśnie rekomenduję. Jeżeli chcesz być w takich wielkich scenach, chcesz być na budynkach hali Expo w Warszawie, chcesz, żeby to ludzie przychodzili słuchać ciebie na twoich wystąpieniach, to rozpocznij etap przygotowań tych zupełnie nieseksy, nieciekawych, czyli w swoim domu, w zaciszu domowym, nagrywanie prób na wideo, nagrywanie wideo do internetu, tworzenie postów, artykułów, webinarów, bo każda z tych aktywności jest twoim przygotowaniem cię do występu na takich wielkich scenach targów Expo.